25 i 26 stycznia w Cieszyńskim Teatrze można było wziąć udział w wyjątkowym charytatywnym koncercie walentynkowym na rzecz hospicjum imienia Łukasza Ewangelisty. Bardzo się cieszymy z tego koncertu, zawsze czekamy na niego. Tak, myślę, że tak samo jak uczniowie. My również zawsze odliczamy każdy dzień do kolejnego koncertu. I z tego miejsca już pragnę podziękować właśnie wszystkim organizatorom, artystom za naprawdę piękne koncerty, bo co roku są naprawdę piękne te koncerty i publiczność też nam bardzo, bardzo jest przychylna. Zawsze mamy pełne obłożenie teatru, także dziękujemy bardzo. Dla Was to chyba też taka niespodzianka. Wy nie wiecie, jak te koncerty będą wyglądały. One zawsze są wyjątkowe i inne i specjalnie dla Was. Tak, co roku są inne, co roku jest pod innym tytułem. W tym roku jest pod tytułem Niech żyje bal. To koncerty dla hospicjum. Na co Wy te środki przeznaczacie? My te środki przeznaczamy oczywiście dla naszych chorych podopiecznych, dla rodzin osieroconych, dla dzieci osieroconych, na nowy sprzęt rehabilitacyjny. Czy to jest duże wsparcie z takiego koncertu? Tak, jak najbardziej. Oczywiście to co roku jest inna kwota, ale zawsze jest to dla nas bardzo duże wsparcie. Organizacją tego teatralno-muzyczno-tanecznego przedsięwzięcia zajęło się drugie liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Niech żyje bal! No to nam panie zdradzą, co tam się będzie działo dzisiaj na tej scenie. Będzie jak w życiu. Czyli będzie i lirycznie, i komicznie, i dramatycznie, będzie bardzo tanecznie w tym roku, no bo jak bal, to bal, no i chcemy wytańczyć ten bal jak najlepiej potrafimy. Słyszałam, że tu sporo osób zaangażowanych w całe to przedsięwzięcie. Tak, bardzo dużo osób zaangażowanych i tych, którzy są za kulisami, tam jest około 100 osób zaangażowanych, a 130 osób zaangażowanych z kolei tutaj po stronie występujących, także to jest ogromne przedsięwzięcie i myślę, że warte też tej pracy, która daje efekt taki prawdziwy, czyli to, co robimy właściwie dla właśnie hospicjum od tylu lat i to jest ta chyba idea, która nas wszystkich zrzesza, a w tym roku trzeba powiedzieć, że też dzięki Tobie, sile Patrycji, jest to, że mamy 3 koncerty, już jeden był wczoraj, odbył się w czwartek, a te 2 już od 10 lat, prawda? Czy od 15 już te 2. Także też siła młodości, że odwaga, żeby ruszyć jeszcze i robić więcej niż nam się wydaje, że mamy siły. Co roku robimy ten koncert specjalnie na tą okazję. Także pracujemy nad tym wiele miesięcy. Tak naprawdę prace się gdzieś już tam latem zaczynają od pierwszych pomysłów, pisania scenariusza, wybierania piosenek, pisania aranży muzycznych, bo to też myślę warto podkreślić, że to jest jeden z nielicznych takich koncertów, gdzie muzyka jest grana na żywo i aranże specjalnie zostały przez panią Elę Kożuchowską i przez pana Piotra Gruchela przygotowane na ten koncert dla tego bandu. Także też jest to, myślę, takie unikatowe. I unikatowe jest chyba to, że przede wszystkim grającym sobie jest młodzież, tak? To nie są osoby, które są po szkołach aktorskich, które są już po ukończeniu choćby drugiego stopnia szkoły muzycznej, a grają rewelacyjnie i myślę, że ta próba i to serce, które się wkłada w pracę nad nimi, warta jest tego, żeby to zobaczyć. Ale to, co chcemy chyba w tym roku powiedzieć, co jest niezwykłe, to jest wyjątkowe. W tym roku jest nieprawdopodobny taniec. Myślę, no dlatego tytuł też taki Niech żyje bal, piosenka tutaj Osieckiej jest tutaj taką kluczową dla nas motywacją do całości i też myślę, to jest cudowne, bo po prostu wszystkie tańce, cała choreografia, większość zrobiła młodzież. Nasza młodzież, oni są po prostu niesamowici, tak jak aktorsko, czy właśnie muzycznie, od strony muzycznej mamy osoby, które się zajmują, to tutaj jakby tu wyraźnie w tym roku nasza młodzież przejęła inicjatywę i dziewczyny i chłopaki, mamy również mężczyznę niezwykłego, takiego Antoniego, no niezwykli są, naprawdę. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.